Na ile sposobów Flash potrafi podróżować w czasie? No, jak zadałem to pytanie, to pewnie jest więcej niż jeden. I będą spoilery do Flasha i do Justice League Zacka Snydera. Kto widział Flasha, to wie, że jest tam taki motyw, w którym Flash, jak bardzo mocno się rozpędzi, to wchodzi w taką ochronną chronokulę i znajduje się w takim jakby koloseum, w którym w sposób wizualnie reprezentatywny widzimy dany moment w czasie. I on, biegnąc w przód albo w tył, jest w stanie się przemieszczać na linii czasowej w przód albo w tył, chyba pomiędzy swoimi wspomnieniami, a następnie wyskoczyć z chronokuli w danym momencie, żeby znaleźć się w tym momencie, w którym chce się znaleźć. I ten sposób przedstawienia podróży w czasie Flasha jest dla mnie bardzo spoko, biorąc pod uwagę, że miałem delikatny problem patrząc na to, jak to było w przeszłości przedstawiane w komiksach. Bardzo często do podróżowania w czasie Flash potrzebował kosmicznej bieżni, co było trochę dla mnie idiotyczne, bo faktycznie istnieje urządzenie, które potrafi znieść jego prędkość aż taką? No ale dobra, jak już był w strumieniu czasu, to zwykle wyglądało to, jakby osiągał jakąś prędkość warpową. Czasami przez jakieś okienka było widać jakieś momenty, ale nigdy nie było to przedstawione w taki sposób, który bym kupował. Ale najwyraźniej poza tym, że Flash może się cofnąć w czasie, to może też fizycznie przewinąć czas. W sensie zrobić tak, żeby on biegł w drugim kierunku. Coś jak Doctor Strange z tym jabłkiem przy użyciu kamienia czasu. I to nie jest takie podróżowanie w czasie w sensie ścisłym, chociaż wywołuje podobny efekt. Coś takiego możecie zobaczyć właśnie w Justice League Snydera, ponieważ tam mamy sytuację, w którym jedność, ten MacGuffin filmowy się połączyła i nastąpiła eksplozja. Flash zatrzymuje czas na moment przed tym, zanim fala uderzeniowa do niego dotrze, a następnie dochodzi do tego, że musi zrobić coś, żeby odwrócić bieg wydarzeń. Dosłownie. Więc zaczyna biec w kierunku centrum eksplozji bardzo, bardzo szybko. I biegnie na tyle szybko, że dosłownie pod jego stopami zaczynają odtwarzać się fragmenty zniszczonej ulicy, latarnie itd. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której de facto jak się cofamy, to nie mamy dwóch Barry'ch Allenów. On fizycznie cofa cały czas razem ze swoją świadomością i swoim ciałem. To znaczy ciało zachowuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje zupełnie inne czynności niż wykonywało wcześniej, no bo inaczej nie miałoby to sensu, ale scena jest absolutnie fenomenalna, serdecznie polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Okej, dobra, bo muszę coś sprostować, zanim dziki tłum fanów Zacka Snydera wpadnie mi na chatę. W tym fragmencie, co mówię o tym, że Flash zaczyna cofać czas, to posłużyłem się pewnym nie do końca fortunnym określeniem i pominąłem fragment dyskusji, który w sumie miałem nagrać, ale potem o tym zapomniałem przy nagraniu. W każdym razie zrobię to teraz na szybko. Samym The Flash potrafi fazować, bo się nauczył. W sensie wprawia swoje ciało w wibracje i atomy jego ciała są w stanie przenikać przez atomy innej materii. No i jak sięgniecie do komiksowego kompaniona Flash, najszybszy człowiek na Ziemi, to możecie tam przeczytać, w jaki sposób Batman miał swój udział w tym, że Flash nauczył się fazować. No i mamy dwie wersje Justice League, tą kanoniczną, oficjalną, zrobioną przez częściowo Snydera, częściowo dograną przez Whedona oraz tą posklejaną z materiałów później dla potrzeb HBO Max. No i w tej pierwszej kanonicznej generalnie nie ma fazowania Flasha, bo też nie ma tej sceny z cofaniem czasu na końcu. A w tej Snyderowej to w ogóle wcześniej, jak są w kanałach, jest taka scena, w której Flash staje z jednej strony ściany i nagle znajduje się z drugiej strony ściany i on się chyba przez nią przefazował, ale jest to pokazane zupełnie inaczej niż w każdym innym późniejszym przypadku. W sensie tak nie przenika po kawałku. Więc wracając do tej finałowej sceny z Justice League, gdzie on wyciąga rękę, no to tak teoretycznie on może wtedy fazować i to nawet miałoby sens, bo jest tam taka chmura, która przechodzi za jego plecami. Wprawdzie nie widać byłoby tego momentu, w którym jakby z fazowania przechodzi do biegania i dlaczego nie ma jeszcze żadnych pozostałości wybuchu, no ale okej, to jest do przejścia. Natomiast ja w tym kontekście posłużyłem się pewnym bardzo niefortunnym określeniem, mianowicie powiedziałem, że zatrzymuje czas. Znaczy technicznie rzecz biorąc Flash nigdy nie zatrzymuje czasu, bo po prostu spowalnia go tak mocno, że praktycznie czas stoi w miejscu albo porusza się bardzo, bardzo wolno. Tak na poziomie, na którym Flash zaczyna procesować rzeczywistość w kwestiach atrosekund. Czyli bardzo, bardzo szybko. Podsumowując, w kanonicznej wersji rzeczywistości Flash w Justice League nie posiada fazowania, którego uczy się dopiero w komiksie i następnie używa w swoim własnym filmie. No ale w niekanonicznym Justice League Snydera ewidentnie posiada fazowanie. No ale jest ono niekanoniczne. Natomiast żeby było jeszcze śmieszniej, Zack Snyder na etapie tworzenia Justice League coś napomkiwał o przyszłym filmie z Flashem i w tym kontekście miałaby też być stworzona kwestia cofania tego czasu jako proto podróżowanie w czasie, które będzie dopiero we Flashu. Czyli właśnie, gdyby zostawiono wizję Snydera, to Flash po prostu od samego początku miałby fazowanie i nie byłoby tematu, bo pierwszy raz jak go widzimy, to już go używa. W wersji kanonicznej nie umie tego od samego początku, bo uczy się tego dopiero w komiksie. Więc teoretycznie, gdyby chcieć połączyć fabułę niekanonicznej Justice League, Zacka Snydera oraz fabułę tego kanonicznego komiksu oraz fabułę kanonicznego The Flash,
to najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby przyjąć, że tak naprawdę on w tym momencie zaczyna poruszać się bardzo, bardzo szybko, w sensie subiektywnie spowalnia odbiór czasu. A ta chmura, co idzie za jego plecami, to nie wiem, jakieś pozostałości intertemporalne czegoś tam. I też wielokrotnie Zack Snyder pytany o to nigdy nie potwierdził, że mamy przy tym pierwszym momencie wyciągnięcia przez niego ręki do czynienia z fazowaniem. Ale tak to wygląda. Więc tak, na etapie Justice League mamy dwie alternatywne wersje rzeczywistości, przy czym ta kanoniczna potrzebuje komiksu, żeby pokazać, że Flash umie fazować, a ta niekanoniczna nie potrzebuje, bo Flash już fazuje i prawdopodobnie w tej ostatniej scenie też w intencji twórców fazował. Dobra, chłopaki, już przeprosiłem, także naprawdę nie było powodu się fatygować.